Poszukiwaniu słowa. Ksiądz Daniel Wiśniewski. W czwartek 5 września z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty pisma. Pierwszy z nich pochodzi z Księgi Psalmów, z psalmu 28, z wersetu 9. Zbaw swój lud i błogosław dziedzictwo swoje, paś ich i podtrzymuj ich na wieki. Drugi fragment zapisany jest w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 9, w wersecie 36. Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Kochani, gdy jesteśmy dziećmi, to łatwo jest nam patrzeć się na swoich rodziców czy opiekunów i widzieć w nich pewną stabilność, niezachwianość, zdecydowanie, a może nawet i męstwo. Robią oni rzeczy, których my nie potrafimy, bo na przykład w porównaniu do nas są wysocy i potrafią dosięgnąć rzeczy na wysokich półkach. Są w stosunku do nas silniejsi, więc imponują nam, że potrafią coś udźwignąć albo nas podnieść do góry. Mają za sobą lata edukacji, która jest jeszcze przed nami, jak jesteśmy dziećmi, więc zadziwiamy się, z jaką łatwością przychodzi im odpowiadanie na nasze pytania czy rozwiązywanie równań matematycznych. Mogą być ze względu na te rzeczy dla nas takim swoistym wzorcem do naśladowania. Jednak gdy sami dorastamy i sami stajemy się dorośli, to perspektywa trochę się zmienia. Okazuje się, że tej siły może nam często brakować, że nasza mądrość nie wystarcza, że nasze atuty nie zawsze są w nam w stanie zapewnić stabilność. Dlatego nawet jeżeli jesteśmy już dorośli i posiadamy może nawet swoje własne dzieci, to nie oznacza to, że nie potrzebujemy nikogo nad sobą mieć, że nie musimy mieć w życiu nikogo, na kim moglibyśmy polegać, bo sami sobie na pewno poradzimy. To po prostu nie jest prawda. W tym kontekście dzisiejsze fragmenty pisma mają w sobie coś niezwykłego. Ukazują one bowiem poprzez obraz zwierząt i pasterza, jaki naprawdę jest Bóg. Że to On jest tym, na kim zarówno małe dzieci, jak i nawet dorośli ludzie, którzy sami mają dzieci, mogą polegać. I to bardzo dobrze, bo i jedni, i drudzy mają ku temu wyraźną potrzebę. A ową potrzebę pięknie wysławia psalmista w pierwszym z naszych dzisiejszych fragmentów. Czytaliśmy tam: zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje, paś ich i podtrzymuj na wieki. Psalmista prosił Boga, by ten zajął się nim i jego narodem, by ten ich błogosławił, czuwał nad nimi, wskazywał im dobrą drogę i zapewniał dobre warunki do życia. Prosił, bo widział, jak ilekroć, gdy tylko jego naród próbował takimi rzeczami samodzielnie się zajmować, polegał. Widział, jak próba samodzielnego zapewnienia sobie bezpieczeństwa spełza na niczym, jak zaraz pojawiają się wojny. Widział, jak próba utrzymywania dobrej obyczajowości kończy się hipokryzją i widział, jak szybko bogaci i mocni zaczynali nadużywać władzy nad ubogimi i słabymi. Czy zatem prosić o coś w momencie, gdy sobie z tym nie radzimy, jest jakąś ujmą dla dorosłości? To jest niemalże pytanie retoryczne. Ja powiedziałbym zdecydowanie, że nie. Że to jest nawet oznaka prawdziwej dorosłości i odpowiedzialności. W drugim fragmencie natomiast usłyszeliśmy, jak Bóg reaguje na takie nasze prośby. Czytaliśmy: Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. I te słowa są bardzo piękne, bo Bóg przez Jezusa pokazał, że nie jest obojętny na nasze prośby, na nasze skargi czy niepowodzenia, ani nawet na nasz cichy ból.
Jezus stał się człowiekiem, więc czuł tak jak my i posiada bezpośrednią wiedzę o tym, jak to jest być w naszych butach. Jak to jest radzić sobie z wszystkimi związanymi z człowieczeństwem, trudnościami. Pokazał nam, że nie jest mitycznym władcą siedzącym sobie gdzieś tam na chmurce i takim oderwanym od rzeczywistości, ale że jest kimś nam bardzo bliskim. Dlatego przekaz dzisiejszych fragmentów Pisma dla nas jest prosty. Przestańmy się wierzgać. Przestańmy chodzić donikąd, zataczać koło. Przestańmy się kłócić sami z sobą, że jesteśmy całkowicie samodzielni i na pewno sami sobie damy radę. Pojmijmy w końcu, że czasami nawet my potrzebujemy pomocy i zwracajmy się do Boga, jeśli kiedykolwiek będziemy jej potrzebowali, bo On nie jest obojętny na nasze cierpienie i nie zostawi nas bez odpowiedzi. A to dzisiejsze rozważanie zakończmy słowami Jana Sebastiana Bacha, które to ku naszej refleksji podaje z Biblią na co dzień. Panie, Twoje współczucie, Twoje miłosierdzie pociesza nas i wyzwala. Amen.